Towarzysze, dzisiaj tylko głos. Ja jestem w samochodzie, ale zrobiło się już ciemno, więc nagrywanie twarzy nie ma sensu i tak pewnie nie byłoby nic widać. No więc tutaj ten filmik będzie dotyczył no, dalszych kroków w sprawie kampanii, w sprawie uwolnienia Mateusza Piskorskiego. No jestem troszkę wkurzone, żeby nie użyć mocniejszych słów, to znaczy no, minęło już kilka dni, do tej pory, no, tylko 60 podpisów, no więc uznałem, że trzeba zmienić strategię. No co, no, być może, być może to dobrze, że, że jest tylko 60 podpisów, to znaczy, no, początkowo, no, jest to pewna kara za lenistwo, no, wydawało mi się, no, że po prostu, no, zrobi się petycję internetową i samo się, się to zbierze i wszystko będzie fajnie, wszystko będzie, co nie, no nie będzie. Tutaj na to trzeba zapracować. No i właśnie teraz, towarzysze, no, zwracam się do was tutaj z apelem, z pomysłami, no i co zrobić, no żeby rzeczywiście, no tutaj no, ta kampania. Ruszyła z kopyta. No póki co, no w skali od 1 do 10, no swój wysiłek tutaj mogę ocenić na, na efekty. Efekty mogę ocenić na 1, no to rzeczywiście wynik jest mizerny. No więc, no nie ma co liczyć na to, że sama, sam fakt pojawienia się petycji internetowej doprowadzi do, do jakichś wielkich sukcesów. Więc tutaj trzeba stawiać na. Trzeba stawiać na, na własną działalność, tradycyjną działalność, właśnie docierania do ludzi. No i, i tutaj, no więc, jakie są moje, moje propozycje? No przede wszystkim wracam do propozycji z wczoraj, propozycji właśnie propagandy wizualnej. Tak jak wczoraj, właśnie prosiłem o, o nadsyłanie zdjęć. Uważam, że, że same zdjęcia to jest za mało. No tutaj też pojawiła się krytyka pewnego towarzysza, który właśnie no, po, powiedział, no, zakomunikował mi, no, że pojawienie się takich zdjęć może zdekonspirować ruch komunistyczny. No więc ja tutaj widzę kilka form propagandy wizualnej, Jak, co my możemy zrobić. W każdym razie propaganda wizualna ma tutaj kilka różnych oblicz, kilka różnych form. No i także no, liczyłbym tutaj, no ona sama się nie zrobi. No o, tutaj do tego wymaga to pracy towarzyszy, którzy byliby zainteresowani właśnie no, pomocą w sprawie uwolnienia Mateusza Piskorskiego. Yy, więc no pierwsza forma, najlepsza forma, to jest po prostu no, zbieranie podpisów no wzorem świadków jehowy najlepiej od mieszkania do mieszkania no, ale wiadomo że na to nie trudno znaleźć czas, trudno znaleźć środki a tylu nas nie ma no więc no lepiej uderzać tam gdzie ludzie już są czyli na czyli na zebrania różnych organizacji lewicowych na można iść także do kościoła podczas mszy można iść na na mecz piłkarski, wszędzie tam, gdzie znajdują się ludzie, po prostu no, wyjść z, z dwoma hasłami, to znaczy z hasłem uwięzienia mi, więźnia politycznego. No i kiedy tam no, uwięzić, znaczy uwolnienie więźnia politycznego Mateusza Piskorskiego i yy, konie, zakończenie okupacji Polski przez wojska amerykańskie. Wiadomo, że kiedy traf, pojawimy się, kiedy gdzieś tam się pojawicie na, na takich zebraniach masowych, no to pojawi się jakiś, jakaś świnia, który będzie mówił nie, nie można bronić Piskorskiego, Piskorski to jest szpieg, szpieg Putina. No więc w takiej sytuacji, towarzysze, należy zachować trzeźwość umysłu i mówić, no jasno, no gdyby jakiekolwiek, gdyby, gdyby polskie władze, polskie państwo Miały jakikolwiek dowód na to, że Piskorski jest szpiegiem, to w ciągu tych dwóch lat, kiedy Piskorski jest tymczasowo aresztowany, już dawno by to znaleźli, już dawno wytoczyliby mu sprawę, już dawno zostałby skazany. No więc no, z każdym dniem, z każdym miesiącem, im dłużej to trwa, tym widać, że jest to po prostu no, ściema polityczna, że chciano się pozbyć człowieka, który organizował ruch przeciwko okupacji Polski przez, przez wojska amerykańskie. Nie ma żadnych dowodów na jakiekolwiek szpiegostwo, jest po, prostu, jest po prostu więzień polityczny. No i, i wchodzenie. No w każdym razie wchodząc w miejsca, gdzie są ludzie, namawiać ludzi właśnie przede wszystkim do tego, żeby, żeby podpisali petycję internetową. Przy okazji są, jest już druga petycja, jest już petycja właśnie przygotowana przez Towarzysza Mateusza na stronie, na kanale Robotnicza TV, więc są dwie petycje. No być może ta druga petycja odniesie większy sukces, jest w końcu w języku polskim. No ale moim zdaniem, jakby, no to diagnoza towarzysza Mateusza, że tutaj petycja w języku polskim przyniesie większe rezultaty, no to, 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 nie, to nie tutaj jest problem. problem. Problemem jest po pierwsze to, że, że pewne środowiska lewicowe sprawę Piskorskiego całkowicie blokują, a po po no, drugie, no, bez, bez wyjścia do, do ludzi, właśnie tego żywego kontaktu, no, po prostu no, sama petycja no, nie ma tej jakiejś siły, siły rażenia no i dlaczego tak ważna jest propaganda wizualna, to znaczy no ja to sobie wyobrażam tak, że jeśli już jacyś towarzysze podjęliby się takiej misji właśnie wejść w masy, wejść nie wiem nawet na mszę, nawet na mszę, ludzie wychodzą ze mszy, stanąć tam w dwie, trzy osoby i po prostu prosić osoby, które wychodzą no że jest to nieludzkie, jest to po prostu no, no trzymać kogoś w areszcie, żeby on nie miał no, możliwości właśnie spotkania się ze swoimi dziećmi no, no jest to złamanie jakichkolwiek norm w kraju demokratycznym i, no i podkreślać ten fakt no właśnie no tutaj bezprawności tego wszystkiego. Oczywiście dodawać, dodawać argument, no, że jesteśmy za wycofaniem wojsk amerykańskich z Polski. I jeśli znajdzie się jakiś chętny do tego, żeby tą petycję podpisać, czy w formie papierowej, czy w internetowej, to należy to uzupełnić właśnie o propagandę wizualną. Ja tu propagandę wizualną widzę w ten sposób, że po prostu osoby. Namawiający ludzi do zbierania podpisów są wyposażone w telefon czy kamerę, ale to wystarczy zwykły telefon, zwykły telefon, żeby ta osoba, która zbiera podpis, no żeby ona w 15, 20, 30 sekund powiedziała dlaczego. No tutaj naprawdę nie trzeba jakieś, no, się rozwodzić, wymyślać jakichś wielkich powodów, wystarczy wystarczy po prostu uwolnić Mateusza nie wiem, Amerykanie wypieprzać z Polski, czy y, uwolnić Mateusza, y, jebać PiS, no, oczywiście można tutaj y, 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 znaleźć jakieś lepsze słowa no, ale liczy się, liczy się fakt, że po prostu no, będziemy kolekcjonować takie filmiki wypowiedzi ludzi, no, czy w formie zdjęcia właśnie, że możemy zrobić zdjęcie dać po do, 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 Jakiś plakat, jakąś tekturę, czy, czy mieć te filmiki 15-20 sekundowe, i my później będziemy te filmiki wykorzystywać, będziemy je puszczać właśnie w różnych klipach, tak żeby no po prostu no do, do władz, a także nie do władz, żeby, żeby do innych ludzi dotarło, że tutaj zaczynamy, zaczynamy budować ruch masowy. Moim zdaniem. No, y, grupa ludzi, nieliczna, dwu-, trzyosobowa, zbierająca podpisy w sprawie więźnia politycznego, no, ni, nikogo, nikomu nie powinna specjalnie przeszkadzać. No, mamy argumenty. No, ten, ten nasz argument jest po prostu bezprawność zatrzymania Mateusza. Możemy to uzupełnić, że po prostu no, jesteśmy za, za niepodległością Polski, za tym, żeby Polska nie była okupowana przez wojska amerykańskie. Nie trzeba się wdawać w jakieś większe tutaj rozmowy polityczne, tłumaczyć to. Nie, no i nas interesuje to jedno, ale gdyby ktoś właśnie. Yy, no ale no, y, są też inne formy propagandy wizualnej. No właśnie tutaj pojawił się zarzut pewnego towarzysza, który, który no, zaatakował mnie, to można takiego słowa użyć w końcu, że zaatakował mnie, że taka forma to ona może doprowadzić do zdekonspirowania się polskich komunistów. No. Więc no, no, ja na to na, na tą dekonspirację no, mogę odpowiedzieć jakby no, na dwa sposoby. No po pierwsze, komunikujemy się przez internet, yy, czy na YouTubie, czy na Facebooku, i odpowiednie służby i tak już nas zdekonspirowały, no tutaj wystarczy. Się zainteresować działalnością Snowdena, czy, czy, czy po prostu no tym, ja, w jaki sposób Google czy, czy Facebook zbierają dane osobowe o ludziach. No i te dane oczywiście są przekazywane, gdzie trzeba, więc, yy, no, zwłaszcza, no, tym, ba tym bardziej to było śmieszne, że towarzysz, który, który właśnie tych słów użył, no to sam na Facebooku występuje pod własnym nazwiskiem no, pokazuje różne zdjęcia więc no, yy, no ale dobrze no, yy, ja już jakby no, mam nadzieję że, że sprawa tamta będzie wyjaśniona więc tutaj tu, tu nie chcę nie chcę kontynuować tego wątku no w każdym razie no, yy, służby na nas już dawno rozpracowały a jeśli tego nie zrobiły to mogą to zrobić błyskawicznie właśnie przy pomocy przy pomocy, no właśnie, informacji, które dostarczają im te wielkie koncerny, takie jak Google czy, czy Facebook. Problemem jest to, że my jesteśmy całkowicie zakonspirowani przed masami. To jest ten problem, że po prostu no, wszystkie inne partie polityczne czy ruchy, te socjaldemokratyczne, no, oni działają jawnie, oni pokazują swoją twarz, oni przez to są zapraszani do mediów, mogą szerzyć swoje, swoje pseudolewicowe poglądy, a komuniści są zamknięci właśnie w internetowym getcie, no i po prostu no, konspira dla samej konspiry. No i efekt jest taki, no, że później jakakolwiek forma działalności no, publicznej, no właśnie, wymagającej pokazania własnej twarzy, wypowiedzenia się, wyjścia na ulicę, no to zawsze jest jakiś problem. Często to mówią ludzie, którzy no, nigdy nie brali udziału w żadnej demonstracji albo nie organizowali takiej. Yy, więc no, ale dobrze. No, yy, ja, mam, ja mam rozwiązanie dla takich towarzyszy, którzy właśnie no, chcą być zak zakonspirowani. Szanuję to. No, trudno, żeby mnie szanował, no, ja doskonale wiem, no, że już wyjechałem z Polski, od sześciu lat nie jestem w Polsce, więc może, może sytuacja w Polsce się troszkę zmieniła, no, może rzeczywiście tutaj, no, jest, jest jakieś zagrożenie, nie chcę nikogo, nie chcę nikogo, no, niepotrzebnie dekonspirować, więc dla tych towarzyszy, którzy... Którzy nie chcą pokazywać własnej twarzy, a którzy jednak, no, no, jednak chcą, żeby był z nich jakiś pożytek. No. no bo to no ja rozumiem, że ten towarzysz jednak chce coś tutaj, chce coś sensownego zrobić, chce zaangażować się w sprawę. Więc dla takich towarzyszy, no ja proponuję propagandę wizualną właśnie na zasadzie przygotowania jakiegoś transparentu, no żeby nie, nie tracić pieniędzy na jakiś transparentu. Może być zwykła szmata, jakieś prześcieradło stare czy coś. No, i na tym prześcieradle radle, właśnie napisać, właśnie uwolnić Matusza Piskorskiego, co tam, nie wiem, co tam chcecie. No, w każdym razie, żeby było czytelne hasło, i następnie to hasło, no, to, 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 to ten transparent, no, za, pomocy, za pomocą sznurków. Przyczepić do jakiegoś miejsca, najlepiej lokalne biuro PiSu. Jeśli jest tam jakieś właśnie okno z kratami, to bardzo łatwo przywiązać po prostu sznurkami do tego, no i sfilmować sfilmować całą tą akcję. No. Więc może to być biuro PiSu, może to być biuro IPN-u, może być jakiekolwiek biuro jakiejś innej tam organizacji, no, czy rządowej, czy proamerykańskiej. Sami najlepiej wiecie, co tam w waszym mieście jest godne za, zaatakowania. No w każdym razie, no, zaleta takiej akcji. No, wyższość takiej akcji nad, nad sprejowaniem. Oczywiście można też sprejować. No. W moich czasach, w czasach organizacji młodzieżowej Lewicy Bez Cenzury, takiej organizacji, która wykonywała taką propagandę komunistyczną na ulicy, właśnie na murach, no, lat temu ponad 10 no to, to wtedy sprejowaliśmy, no ale ze sprejowaniem jest jeden problem, to znaczy później jak, jak policzyli te wszystkie rzeczy, które żeśmy posprejowali, to chcieli wystawić taki rachunek, no, że no ja się strasznie, prze... ja się, więzienia to ja się nie bałem, ja się bałem tego rachunku, to tam były kwoty w wysokości chyba tam powyżej 100 tysięcy złotych, no, te wszystkie miejsca, gdzie tam pojawiły się jakieś napisy, no, więc, e, więc no, pf, pf. Złapanie towarzysza właśnie na sprejowaniu i później obciążenie go rachunkiem 5000 zł może być poważnym ciosem w jego, w jego rodzinę. No, więc no, nie polecam, chyba że, że ktoś naprawdę wie, jak to robić i, nie da, i, i, i wie, jak, i co zrobić, żeby nie dać się złapać, wtedy tak. Ale tych, którzy po prostu no, nie są aż tak tutaj mega konspiracyjni, no to po prostu przywiązać szmatę. No, w najgorszym wypadku no, złapie u was, kiedy przywiązujecie szmatę. No, żadnych, żadnych zniszczeń to nie powoduje, więc co najwyżej no, co najwyżej jakiś mały mandacik i tyle. No. No, w każdym razie no, celem, celem takiej akcji jest to, no, że tutaj można, no idealnie, idealnie by było oczywiście, żeby ten, żeby ten transparent no to, żeby w momencie, kiedy, kiedy to jest zrobione w nocy, no to żeby on przetrwał do następnego dnia przynajmniej, żeby jacyś ludzie to w ogóle widzieli, no ale nawet jeśli nikt tego nie zobaczy, no w internecie to na pewno w internecie to na pewno będzie miało swoją rolę, odegra no jednak setki, czy tysiące osób to zobaczą, no i i oczywiście, no, ja tutaj liczę na jakąś taką optymistyczną, optymistyczną kontrofensywę, na to, że nagle no, wszyscy ci towarzysze, którzy jakoś chcą się w coś zaangażować, no właśnie kampania w sprawie y, uwolnienia Mateusza Piskorskiego jest do tego idealna. To jest, no bo y, dyskusja o tym, czy budować partię komunistyczną, czy czy kiedy, jaką, to jest, to jest bardzo trudna sprawa. No tutaj, no, to jest dyskusja programowa, to jest właśnie ten problem, który ja mam właśnie z Komunistyczną Partią Polski, poruszyłem to w tym wczorajszym filmiku, Tutaj budowa partii to jest sprawa skomplikowana, bo to jest bardzo y, ważna kwestia programowa, są różnice programowe, są kłótnie. Y, no i, i my tak możemy no, y, dyskutować o tworzeniu partii przez następne 10 lat i wcale nie znaczy to, że my w ciągu tych 10 lat tą partię powołamy. No. Więc nie znaczy to oczywiście, że mamy tej partii nie budować, że mamy nie dyskutować o budowaniu partii komunistycznej. Ja mówię po prostu, no, że coś trzeba robić. Dzisiaj. I dzisiaj tą akcją, w co można się zaangażować, jest kampania, jest kampania w sprawie uwolnienia Mateusza Piskorskiego. Ja w ogóle widzę, że chyba trzeba powołać oddzielny szyld właśnie pod hasłem. Kampania na rzecz uwolnienia Mateusza Piskorskiego. Więc no, byłaby jakaś nowa strona internetowa, na, 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 właśnie z jakimś łatwym adresem, nie wiem, piskorski.pl czy coś w tym rodzaju. W każdym razie no, tak, żeby ten adres był łatwy do zapamiętania, żeby można było produkować właśnie tą propagandę wizualną, masowo, no, plakaty, wlepki, pl ulotki, żeby właśnie w wielu różnych miejscach pojawiły się hasło właśnie uwolnić piskorskiego, wlepka, adres strony internetowej i tak dalej. No, w każdym razie w ten sposób można można poszerzyć, można poszerzyć w dość łatwy sposób. No, bo wydaje, że no, sprawa jest po prostu od strony propagandowej, sprawa jest idealna, no. że no, takiego bezprawia, no cała ta propaganda, cała ta propaganda współczesnej kapitalistycznej Polski opiera się na tym, że Polska jest krajem demokratycznym, że tutaj są rządy, prawa i człowiek za krytykę e, amerykańskiej okupacji dwa lata już siedzi w areszcie i do tej pory zaraz się pojawi pytanie, no a dlaczego tutaj tworzyć oddzielny szyld? No przecież jest Partia zmiany no jest Partia Zmiana, pozdrawiam, pozdrawiam kolegów z Partii Zmiany, pozdrawiam Tomasza Jankowskiego, no pozdrawiam no, ludzi właśnie zaangażowanych no, w, w, w Pismo Sputnik. Robią dobrą robotę, oczywiście nagrywają filmy. To, to, oczywiście nie ma się co do czego przyczepić, no, ale to co oni robią to jest zdecydowanie za mało i trzeba im pomóc. I trzeba im pomóc i, 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 i po prostu... No, i, i to, co może im pomóc, no, to jest tworzenie jakiegoś masowego ruchu poparcia, no przede wszystkim informowanie, no bo to jest, problem jest taki, że jeśli ja nawet dyskutuję z, z ludźmi, którzy nie są zaangażowani politycznie ja im przedstawiam tą sprawę, to dla nich to jest po prostu, no, oni nawet nie, wie, nie, nie wierzą mi, nie wierzą mi, że coś takiego jest. No, ja mówię o, o znajomych mojej żony, że, którzy, no, jakoś ludzi nie, całkowicie niepolitycznych i, i, i dochodzi do jakiejś dyskusji właśnie politycznej, ja tutaj jestem krytykowany, że w stalinizmie to ludzie trafiali do więzienia za nic i coś tam i ten. I, i, i wtedy ja im mówię no, jedną z forum jakiejś takiej dyskusji, to ja tłumaczę, no słuchaj, no, dzisiaj dokładnie się to samo dzieje z Piskorskim. No. I, i, I pierwsza rzecz, jak, jak, co ja słyszę, to że ja kłamię, że nie ma czegoś takiego, że w Polsce nie ma żadnego więźnia politycznego, bo w Polsce działa prawo. I ja wtedy muszę pokazać w internecie, no, że jest taki, no to wtedy pierwsza rzecz, a nie, nie, bo, bo ja to wymyśliłem, że, że to jest moja strona internetowa. I no, jakiś taki, no dopiero jak tutaj w gazecie wyborczej pokazałem artykuł dotyczący Piskorowskiego, to, to mi uwierzyli, że, że ja nie zmyślam. No. Więc no, stopień no, dezinformacji polskiego społeczeństwa jakby w tej sprawie jest ogromny. Jest to ogromny no i celem takiej kampanii, powołania właśnie kampanii, jest po pierwsze informowanie, że w ogóle jest w Polsce więzień polityczny za sprzeciw wobec okupacji Polski przez Stany Zjednoczone. Jest to hasło, które powinno łączyć, które... Które może łączyć, no, no nie, tylko, nie tylko komunistów. No. To nie ludzi, którzy jakoś tam no, są przeciwnikami okupacji Polski przez wojska amerykańskie. No, jest, wydaje mi się, że, że jest w Polsce naprawdę wielu. No i tutaj pojawia się pytanie: no właśnie, pojawia się pytanie, no kim jest towarzysz? No. bo tutaj zostałem zaatakowany, skrytykowany także tak, wczoraj właśnie za to, że ja w stosunku do, do, do Gabriela. Z, z, z kanału 12 tysięcy szabel który umieścił na swojej stronie film wzywający do podpisywania petycji w sprawie Piskorskiego ja użyłem słowo towarzy i tutaj pojawiła się krytyka a jaki to jest kurwa towarzysz No to jest jakiś tam no, no i zaczęła się krytyka właśnie, właśnie Gabriela no więc ja mogę powiedzieć tyle no, że, że no, definicja towarzysza no, nie jest łatwa i, I jeśli my sobie spojrzymy na przykład na, na, na rok 1917, no to z jednej strony my mamy oczytanych marksistów, właśnie kałckiego liderów międzynarodówki socjalistycznej, a z drugiej strony mamy jakiś ludzi, no, którzy Marksa pewnie w ogóle nie czytali, którzy w ogóle nie wiedzieli, co to jest kapitał. No. Jakiś tam y, żołnierzy, marynarzy Kronstadu, y, Czerwonej Gwardii właśnie bolszewickiej, którzy, którzy szturmowali. I pałac Zimowy. O to nie byli intelektualiści, ale jednak oni mieli serce po właściwej stronie. I to serce mi podpowiadało, że rewolucja to jest coś dobrego, że chce się w to zaangażować. I, i, i tak, no i dla mnie taki marynarz z Kronsztadu, który szturmował właśnie e, połat zimowy, który walczył na frontach e, II wo e, wojny domowej w Rosji, walczył z białymi, walczył z interwentami, bronił tych zdobyczy rewolucji, to dla mnie to jest lepszy towarzysz niż jakiś tam, no, spaczony intelektualista, który niby i znał. Marksa, ale w momencie próby rewolucyjnej on jest przeciwko rewolucji. No. Więc my, no, niestety, no, wystarczy przejrzeć, towarzysze, listę podpisów w sprawie Piskorskiego i widzimy, my widzimy, kto tam się podpisał, ale to nie jest ważne, kto się podpisał, ważne, kto się nie podpisał. To jest, kurwa, ważne, kto się nie podpisał. Widzimy tam mnóstwo, kurde, że brakuje i tych, i tamnych, właściwie wszystkich brakuje. Wszystkich brakuje. I oni... I co? I co? I znają Marksa. I cytują tego Marksa. I powołują, i mówią o sobie, jesteśmy marksistami. Nawet mówią o sobie, jesteśmy antyimperialistami. Ale kiedy przychodzi co do czego, no to, no, tutaj jest sprawa Piskorskiego, no, przemilczają ją, przemilczają inne sprawy. No, w każdym razie, no, Gabriel w momencie, kiedy mi zamknięto kanał 100 lat października, no to on, on zrobił, zrobił właśnie filmik solidarnościowy, że się solidaryzuje z, z tym, umieścił, umieścił filmik właśnie w sprawie, w sprawie petycji, w sprawie Piskorskiego, więc takie rzeczy, no może, może i Gabriel no właśnie no z tymi z wszystkimi swoimi tam wymysłami, no... Pff, no, no może no nie jest no, idealnym kandydatem na, na, na bolszewika, no, ale, ale w każdym razie, no, on sercem czuje, no, co jest dobre, a co złe, no, a, a inni, inni w sposób czy cyniczny, czy, czy, czy oportunistyczny, czy nie wiadomo dlaczego, na no, pewne sprawy przemilczają. Więc towarzysze, żarty się skończyły, 60 podpisów jest to liczba, która mnie nie zadowala, trzeba kurwa ruszyć dupy i trzeba zdobyć przynajmniej 500 podpisów, no. E, no i, 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 i po prostu no trzeba wrócić do starych... No, tutaj jest jakby też kwestia dyskusji, no... Co to jest prawdziwa polityka, jaką się robi? No, wielu młodych właśnie musi się tego nauczyć, bo wydaje im się, że właśnie wystarczy rzucić jakieś piękne hasło, a tu nagle no, masy za to podchwycą. Otóż nie, no, czasami trzeba. trzeba no, umieć stosować triki, które stosują no, zawodowi politycy, jak się dociera do mas. No, w każdym razie, towarzysze, yy, to nie jest specjalnie ważne, kto ty, yy, kto kto tę yy, listę zapełni. Ważne jest, żeby mieć naprawdę, no. Yy, Kilkaset albo i kilka tysięcy podpisów. No, no ja mogę powiedzieć, no z dawnych, z dawnych czasów, no jeszcze właśnie, no, no nie będę tutaj ujawniał szczegółów, no ale no mogę powiedzieć, no, że, że w czasach, no właśnie, kampanii prezydenckiej Piotra Ikonowicza z 2000 roku. No to no, kiedy tam brakowało Ikonowiczowi podpisów, no a temu był też inny kandydat prawicowy, już nie pamiętam jak on się nazywał. No, w każdym razie było dwóch kandydatów skrajnych, którzy znali się z parlamentu, no, no to tam postanowili sobie się, się tymi podpisami wymieniać, czy co. No. Słyszałem taką ploteczkę, nie wiem, czy prawdziwa, czy nie, no, no w każdym razie no, podpisy trzeba zebrać. No, każdy powinien mieć właśnie obowiązek, nie wiem, te, wyjść z domu i kurde nie wracać, dopóki nie wróci z 20 podpisami. Jeśli nie wiesz, gdzie te podpisy zebrać, no to idź pod, nie wiem, sklep monopolowy, gdzie siedzi jakiś żul i po prostu za propozycję, że dostanie piwo, no to niech się kurwa podpisze, no. Niech ci, niech cię podpisze, niech powie coś niech powie coś do kamery właśnie uwolnić Mateusza no. czasami i takie metody trzeba towarzysze znaczy, stosować no. jeśli, ideowcy, jeśli ideowcy kładą na nas lachę i sprawa ich nie interesuje no to czasami pewne sprawy trzeba załatwić w, w sposób troszkę mniej ideowy W tym razie towarzyszę, no, żebyście zrozumieli, no, po co tak właściwie cała ta sprawa z Piskorskim. No, oczywiście no, należy tutaj szanować Mateusza Piskorskiego. E, za, za jego działalność przeciwko NATO, no ale no, jest to, te osoby, które teoretycznie mogą się sprawą Piskorskiego zainteresować, to są te osoby, które mogą też się w przyszłości zainteresować no, e, no właśnie rzeczami, o których my mówimy. No. Więc ja to widzę w ten sposób. Docieramy do mas, idąc z Piskorskim. Piskorski jest tym taranem, no, który który, no, no, przecież, no, jeśli pójdziemy na, jeśli pójdziemy na, na mecz piłki nożnej, gdzie jest kilka tysięcy kibiców i my tam wy, wy, wystawimy właśnie, postawimy stolik i, 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 i portret Stalina i powiemy towarzysze, wstępujcie do, do komunistycznej partii, no to, to to będzie nasz ostatni dzień, towarzysze. No, jak zobaczą słowo komunizm, jak zobaczył Stalina, no to po prostu skończy się to linczem. Jeśli my wejdziemy do tych ludzi i powiemy im, podpisujcie Podpisy w sprawie więźnia. Politycznego, no to już te środowiska kibicowskie. No, raczej policji nie lubią, więc z więźniami się solidaryzują, a jeszcze jak się dowiedzą, że to jest więzień no, patriotyczny, że on jest za wycofaniem się wojsk amerykańskich, to, uff, to, 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 to powinni to poprzeć. No, e, no i, i to samo w innych miejscach. No właśnie tam, gdzie są masy, wychodzimy z czymś, z czymś takim, no, w miarę grzecznym, co nikomu nie powinno przeszkadzać, a my zbierając podpisy mamy. Namiary na tych ludzi, towarzysze. Mamy ich mail, możemy wziąć numer telefonu. I dzisiaj oni podpisują, podpis, podpisują jakby, petycję w sprawie Piskorskiego. Jutro być może wejdą na, na mój kanał, na kanał Towarzysza Mateusza, na inne kanały, na inne strony komunistyczne. Pojutrze może staną się komunistami. No. O to tu chodzi towarzysze. Dlatego tak ważna jest skuteczna właśnie tutaj akcja solidarności z Mateuszem Piskorskim, więc wzywam towarzysze do tworzenia jakiejś struktury. Niech to jak ktoś w Polsce zrobi. Najlepiej niech to towarzysz Mateusz no, stworzy nową petycję, to może niech właśnie stworzy stronę, komitet, jakoś to nazwać, zarejestrować domenę, no czy coś, no ale yy, jakoś, no, żeby to było. No takie pluralistyczne, żeby różne środowiska mogły się to zaangażować. I nie bać się, nie bać się tego, że od czasu do czasu to może się pojawić jakiś narodowiec, może się pojawić ktoś inny. No, o to tu właśnie chodzi, żeby akcja miała charakter masowy. I prędzej czy później ten piskorski z więzienia wyjdzie, towarzysze. On wyjdzie, to będzie nasze zwycięstwo. I my wtedy do końca życia będziemy mówić, że to my rozpoczęliśmy kampanię, która doprowadziła do sukcesu. Tylko, że jeśli my się ograniczymy do tych 60 podpisów, no to, to nas wyśmieją. Dlatego, kurwa, musimy zebrać kilka tysięcy. Dobrze, towarzysze, zacząłem tutaj krzyczeć, więc no czas najwyższy chyba skończyć. Aha, no na koniec, jeśli to jeszcze ktoś słucha, no to ja tutaj, no jeśli odebraliście, no przede wszystkim, jeśli towarzysz Henryk uważa, że... No byłem wczoraj zbyt ostry, no przepraszam, czy coś, no. no na pewno temat KPP będę kontynuował, no ale jeśli byłem wczoraj zbyt ostry, to przepraszam, a póki co to pozdrowienia towarzysze i, i czekam, czekam właśnie na, na stworzenie czegoś, no po prostu musi powstać jakaś kampania, jakiś komitet właśnie mający, no... Tu nie chodzi o to, żeby dyskutować o programach. Tu chodzi o, o dwa czy trzy konkretne hasła i każdy, kto się z tym zgodzi, może w to w, w się włączyć. Czyli uwolnić Mateusza Piskorskiego w tej chwili, bo tutaj chodzi o natychmiastowy ten charakter, że nie ma żadnych zarzutów, trzeba go uwolnić. Tyle, on ma jutro wyjść i zobaczyć swoje dzieci. Druga rzecz, równie ważna, amerykańskie wojska wypierdalać z Polski. To jest ważne i, te, i z tego nie można zrezygnować, żeby po prostu amerykańskie wojska wypierdalać z Polski. I każdy, kto, kto jakby te dwie rzeczy, te rzeczy no, akceptuje, chce, chce się włączyć, to można mu dać właśnie listę podpisów, a niech idzie, a niech idzie jak świadek Jehowy, od drzwi do drzwi, niech puka i niech ludzie się podpisują. Nagrywajmy, nagrywajmy właśnie wszystkich ludzi. A jak stworzymy, będziemy mieć taką bazę no 100-200 filmików krótkich właśnie, to my będziemy to puszczać i PiS po prostu tak się wkurwi. No, nie odpuścimy. Pozdrowienia towarzysze.